W tym wideo pokażę Wam aż 7 różnego rodzaju sposobów na poprawę Waszych finansów w 2020 roku. Jeżeli więc interesujesz się pieniędzmi, chcesz zacząć oszczędzać i poprawić swój budżet domowy, to wideo jest dla Ciebie. Na sam koniec tego filmu mam dla Was również małą niespodziankę, w związku z tym zachęcam Was do obejrzenia tego materiału do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pierwszym sposobem na poprawę naszej kondycji finansowej jest tworzenie dodatkowego źródła dochodu. Oszczędzanie oszczędzaniem, ale nie ma nic lepszego niż budowa dodatkowych źródeł pieniędzy, które sprawią, że w naszym portfelu pojawi się ich więcej. Dodatkowa praca może przybrać bardzo różne formy. Możecie na przykład zacząć dorabiać sobie poprzez rozwiązywanie ankiet online i zarabiać kilkaset złotych miesięcznie z tego tytułu. W opisie tego wideo znajdziecie listę sprawdzonych stron oferujących tego typu możliwość. Możecie również zastanowić się nad świadczeniem dodatkowych usług, jak na przykład sprzątanie, wyprowadzanie psów, pomaganie starszym osobom, koszenie trawy czy wynoszenie śmieci może dostarczyć Wam dodatkowe źródło pieniędzy, które zasili Wasz budżet domowy. Grunt, aby stanąć na chwilę i zastanowić się, co mogę zrobić, aby w moim portfelu pojawiło się więcej pieniędzy. Jeżeli nie macie pomysłu na dodatkową pracę, to zapraszam Was do innego z moich wideo, w którym pokazuję aż 13 różnego rodzaju zajęć, dzięki którym możecie zarabiać pieniądze w internecie i nie tylko. Drugim sposobem na poprawę naszej kondycji finansowej jest budowa finansowej poduszki bezpieczeństwa. Czym ona jest? Poduszka finansowa jest to pewna suma pieniędzy, którą każdy z nas powinien mieć odłożoną na tak zwaną czarną godzinę. Co do zasady powinna ona wynosić minimum 3 nasze wypłaty, a najlepiej kiedy jest to 6 albo nawet 12 naszych wypłat. Im większa poduszka finansowa, tym większe lądowanie w przypadku niespodziewanego obrotu wydarzeń. A jak sami chyba dobrze wiecie, życie bywa nieprzewidywalne i ci, którzy nie zabezpieczą się na przyszłość, gorzko tego później żałują. Dlatego też już dziś zacznij budować swoją poduszkę finansową. Co miesiąc odkładaj 10% swoich przychodów i lokuj je na koncie oszczędnościowym bądź na subkoncie i uwaga, nie ruszaj tych pieniędzy pod żadnym pozorem. Wyobraź sobie, że po prostu ich nie ma. Te pieniądze nie mogą być inwestowane, tudzież przeznaczone na super promocję w sklepie z artykułami AGD lub tego typu podobne. Finansowa poduszka ma Cię bronić przed twardym upadkiem w momencie zawirowań życiowych. Trzecim sposobem na poprawę kondycji finansowej w 2020 roku jest tworzenie budżetu. Masz dodatkowe źródło gotówki, zbudowałeś finansową poduszkę, czas na okiełznanie Twoich wydatków. Pewnie wiele osób myśli sobie w tym momencie: nie, tylko nie to, ja nigdy nie ogarnę tego tematu, budżet domowy to ciężki kawałek chleba. Tak. Nie mówię, że jest łatwo. Niemniej jednak stosując kilka sprytnych sztuczek możecie sprawić, że w Waszych finansach zajaśnieje światełko. Po pierwsze zacznijcie płacić za wszystkie Wasze wydatki kartą lub zacznijcie zbierać paragony. Następnie raz w tygodniu usiądźcie i weźcie do ręki kartkę i długopis i wynotujcie wszystkie Wasze wydatki, jakie przytrafiły Wam się w tym czasie, sortując je do grup. Jedzenie, opłaty, zabawa, inwestycje, spłata zobowiązań, budżet awaryjny, niespodziewane wydatki i tym podobne. Następnie zastanówcie się, jakie wydatki były niepotrzebne, które możecie ograniczyć i jakie czekają Was w przyszłym tygodniu i zanotujcie je sobie na osobnej kartce. Dzięki temu zdobędziecie kontrolę nad Waszymi finansami, zobaczycie, gdzie wydajecie najwięcej pieniędzy i będziecie przygotowani na wydatki, jakie czekają Was w przyszłości. Jak widzicie, z planowania budżetu domowego płyną same korzyści. Czwartym sposobem na poprawę naszej kondycji finansowej w 2020 roku jest spłata naszych zobowiązań. Okej, ogarnęliśmy nasz budżet domowy i o zgrozo okazuje się, że nasze długi są jednym ze znaczących wydatków w naszym budżecie. Według badania Dlaczego Polacy się zadłużają, przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynika, że ponad 75% w wieku od 18 do 64 lat przynajmniej raz w życiu brało kredyt lub pożyczkę. Najczęściej były one brane na sprzęt AGD i RTV, remont domu oraz kupno samochodu. 3 na 4 Polaków ma zadłużenie w banku w postaci kredytu konsumpcyjnego, samochodowego lub hipotecznego. Polacy decydują się na kredyty, ponieważ rzecz, którą chcą kupić, jest zbyt droga, żeby pozwolić sobie na nią od razu. Dopadły ich chwilowe problemy finansowe lub mieli niespodziewane wydatki, które pochłonęły zgromadzone wcześniej pieniądze. Poinformowano w wynikach badania. 3/4 badanych zadłuża się w bankach, 20% korzysta z zakupów na raty. Statystyczny Polak ma średnio 1,6 zobowiązania wobec banku, firmy pożyczkowej, rodziny lub znajomych.
Jak widzicie, kredyty czy pożyczki są czymś, co spotyka większość z nas. Rekordowo niskie stopy procentowe przekładają się na niesamowicie niskie oprocentowanie kredytów i pożyczek. W związku z tym bardzo łatwo przychodzi nam sięganie po tego typu rozwiązania, zwłaszcza kiedy nie posiadamy potrzebnych środków na zakupy. Niemniej jednak warto w tym miejscu wspomnieć, że dług to nasz największy wróg i jego likwidacja jest głównym celem każdego z nas. Posiadając jakiekolwiek zobowiązania, powinniście zapomnieć o inwestowaniu, no chyba że będzie to inwestowanie w jak najszybszą spłatę długu. Piątym sposobem na poprawę stanu waszych finansów jest ustalenie celów finansowych. Wiemy już, jakie są nasze wpływy pieniężne i wiemy, skąd pieniądze przychodzą, a dokąd uciekają. Czas na bardzo ważny krok, jakim jest ustalenie celów. Ustalenie celów finansowych niesamowicie pomaga w zapanowaniu nad finansami. Jeżeli wiem, że za 6 miesięcy planuję na przykład remont mieszkania, czy też wymianę samochodu, to mogę rozbić mój cel finansowy na mniejsze części i przygotować się do niego, odkładając co miesiąc określoną pulę na tego typu wydatek. W takim przypadku zaplanowanie celu sprawia, że kiedy przychodzi czas wydatków, po pierwsze jesteśmy na niego przygotowani, po drugie nie odczuwamy tak straty naszych pieniędzy. Kiedy jednak wydatek spada na nas niczym grom z jasnego nieba, reakcja może być tylko jedna. Szóstym sposobem na poprawę stanu waszych finansów jest znalezienie mentora lub mentorów. Bardzo ważnym jest, aby czerpać z wiedzy innych osób. Już od najmniejszych lat jako dzieci uczymy się różnorakich zachowań od naszych rodziców. Później przychodzi czas szkolnych znajomych, by następnie czerpać z wiedzy kolegów z pracy. Człowiek jest istotą społeczną i uczy się określonych zachowań od innych. Dlatego też warto szukać ludzi, którzy mogą nas w jakiś sposób zainspirować do właściwego działania. W dzisiejszych czasach jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Rozwój internetu sprawił, że możemy kontaktować się z osobami z całego świata. Sam YouTube dostarcza nam takiej ilości wiedzy, o której nasi dziadkowie mogli tylko śnić. Warto więc wykorzystać te możliwości i szukać osób bądź instytucji, które dostarczają nam wartościową wiedzę, dzięki której będziemy mogli się rozwijać i być lepszymi ludźmi. Siódmym sposobem na poprawę naszej sytuacji finansowej jest osobista edukacja. Powtarzam to wiele razy i powtarzał będę aż do znudzenia. Inwestowanie w nasz własny rozwój to najlepsza inwestycja, jaką możecie wybrać. Nie giełda, nie nieruchomości, nie złoto czy srebro. Wiedza jest najlepszą formą inwestowania, która przyniesie wam ponadprzeciętne zyski. Czytanie książek, kursy, webinary, śledzenie kanałów na YouTubie, takich jak ten. Tak, możecie sobie pogratulować w tym miejscu. To najlepszy sposób na poprawę waszej kondycji finansowej. Zdobywanie nowych doświadczeń rozwija nas niesamowicie. Zobaczcie to na moim przykładzie. W niecałe 2 lata stworzyłem ten kanał. Zbudowałem go od zera, nie posiadając żadnych znajomości, a jedynie wiedzę, którą cały czas poszerzam. W niecałe 2 lata udało mi się stworzyć miejsce, gdzie codziennie trafiają tysiące osób poszukujących wiedzy. Coraz częściej zgłaszają się do mnie firmy zainteresowane reklamą na kanale. Wypuściłem w tym roku kurs Dominuj YouTube'a, który pokazuje, jak krok po kroku zacząć swoją przygodę na YouTubie, a w przyszłym roku planuję wypuścić co najmniej 2 nowe kursy. Łącznie sam kanał wygenerował dla mnie już kilkadziesiąt tysięcy złotych zysku. Nie mówię wam tego po to, aby się przechwalać, ale po to, aby dać wam nieco do myślenia. Powiedzcie mi, ile pieniędzy musielibyście zainwestować, aby zarobić na przykład 10 tysięcy na lokacie bankowej w przeciągu 2 lat. Policzyłem to za was, potrzebowalibyście około 250 tysięcy złotych, by w ciągu 2 lat zarobić tyle z lokaty. Moglibyście również dokonać zakupu nieruchomości na wynajem. Wtedy wasza stopa zwrotu byłaby większa, ale powiedzcie mi, czy posiadacie tego typu pieniądze i czy chcecie je inwestować w skrajnie drogie aktywo, jakim jest na chwilę obecną mieszkanie, które nie posiada tak wielkiego potencjału wzrostowego, co inwestycja w samego siebie. Inwestycja w samego siebie po pierwsze jest tańsza, po drugie każdy może zacząć się rozwijać i jeżeli tylko będziecie dostatecznie wytrwali, możecie zmienić swoje życie o 180 stopni. Możecie zarabiać nieporównywalnie więcej niż teraz, wystarczy tylko, że zaczniecie inwestować w samych siebie. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, zgłębiajcie wiedzę, specjalizujcie się w tym, co sprawia wam przyjemność i otwórzcie oczy na otaczający was świat, a uwierzcie mi, zobaczycie znacznie więcej niż to, co dotąd widzieliście. Okazji do zarabiania pieniędzy w internecie i w realu jest masa, wystarczy po nie sięgnąć, ale wszystko zależy od was samych. Możecie skończyć oglądać to wideo, przejść do kolejnego i nie zrobić nic ze swoim życiem. Możecie jednak zrobić coś zupełnie odwrotnego, przestać odkładać decyzję o zmianie swojego dotychczasowego życia i już dziś zacząć je zmieniać na lepsze.
Aby pomóc Wam w tym zadaniu, przygotowałem dla Was specjalną niespodziankę, o której wspomniałem na początku tego materiału. Pod tym wideo znajdziecie link do zapisania się na mój newsletter. W zamian za zapisanie się na niego przygotowałem dla Was specjalny darmowy e-book 99 sprytnych sposobów na oszczędzanie pieniędzy, do którego otrzymacie dostęp zaraz po zapisaniu się na newsletter. Dzięki e-bookowi zorganizujecie swoje finanse i zaoszczędzicie kilkaset, to nawet kilku tysięcy złotych w skali roku. Zapraszam więc Was wszystkich do skorzystania z tej zacnej i przede wszystkim darmowej możliwości. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo pomoże Wam w poprawie Waszej kondycji finansowej w 2020 roku. Jestem ciekaw, który ze sposobów na poprawę kondycji finansowej spodobał Wam się najbardziej. Zostawcie krótki komentarz pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.